Nowy test pokazuje, który chory ciężko przejdzie COVID-19 koronawirus. Naukowcy opracowali nowy test. Pokazuje, który chory ciężko przejdzie COVID-19. Nowy test oparty na pomiarach stężenia dwóch substancji ważnych dla układu odpornościowego i pozwalający przewidzieć przebieg zakażenia koronawirusem opracowali naukowcy Royal College of Surgeons z Irlandii. Umożliwi on zastosowanie najodpowiedniejszego leczenia chorych na COVID-19. Jak zwracają uwagę autorzy nowej pracy opublikowanej w piśmie E-Biomedicine, do tej pory brakowało narzędzia, które pozwalałoby prognozować nasilenie choroby danego pacjenta i podejmować odpowiednie decyzje na podstawie takich informacji. Naukowcy z Royal College of Surgeons w Irlandii RCSI opracowali metodę, nazwaną systemem Dublin-Boston, która ma to zmienić. Metoda pozwala dokładnie określić, jak poważna będzie wywołana infekcją reakcja organizmu na podstawie badania krwi wykonanego w pierwszych 4 dniach. Na czym polega test? Test polega na pomiarach poziomu dwóch cząsteczek regulujących pracę układu odpornościowego i stanów zapalnych, interleukiny 6 IL-6 oraz interleukiny 10 IL-10. IL-6 nasila zapalenia, a IL-10, przeciwnie, wygasza je. COVID-19 wpływa tymczasem na stężenie obu tych związków. Takie podejście przynosi znacząco lepsze efekty niż pomiary samej interleukiny 6, tłumaczą naukowcy. Powody są m.in. takie, że stężenie samej IL-6 waha się nawet z dnia na dzień u danego pacjenta, a dodatkowo różni się ono między chorymi. Kluczowy okazuje się jednak stosunek stężenia jednej substancji do drugiej. Na tej podstawie naukowcy przypisują pacjentom odpowiednią liczbę punktów, które mówią o ryzyku poważnego przebiegu choroby. Klucz do skutecznego zarządzania zasobami punkty w systemie Dublin-Boston można łatwo obliczyć i można go zastosować u wszystkich osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, twierdzi profesor Gerrym Celwanej z RCSI. Oparta na rzetelnych informacjach prognoza pozwoli określić, kiedy zintensyfikować opiekę lub zmniejszyć jej poziom. To klucz do skutecznego zarządzania zasobami w czasie obecnej pandemii. Punkty mogą także mieć zastosowanie w ocenie, czy nowe terapie nacelowane na redukcję zapaleń powstających w przebiegu COVID-19 rzeczywiście przynoszą korzyści, dodaje specjalista.